Szczęść Boże, Justyna Kendra, zapraszam na informacje dnia. Prawo i Sprawiedliwość robi krok w tył w sprawie Sądu Najwyższego. Parlament w ekspresowym tempie procedował nowelizację, która pozwoliła na powrót do Sądu Najwyższego tzw. starych sędziów razem z profesor Małgorzatą Gersdorf. Parlament w ekspresowym tempie procedował nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Daje podstawę do powrotu do Sądu Najwyższego tym sędziom, którzy już przeszli stan spoczynku. Jednocześnie rozwiewa te wątpliwości konstytucyjne, które były podnoszone. W swoim stanowisku pozostanie także profesor Małgorzata Gersdorf. Może gdzieś w połowie drogi warto dokonać pewnej refleksji, uczynić te pół kroku do tyłu. Sędziowie będą musieli tylko zwrócić otrzymane odprawy. Praktycznie jednak wrócili oni już do Sądu Najwyższego zaraz po wydaniu orzeczenia tymczasowego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wezwała ich profesor Gersdorf, dlatego według opozycji nie potrzeba nowelizacji. Ta nowelizacja jest także de facto powtórzeniem czynności, które już zostały wykonane przez pierwszą prezes Sądu Najwyższego na mocy postanowienia Trybunału. Tutaj w tym projekcie wycofujecie się tak naprawdę ze swojej złej reformy, ze swojej deformy, z tego jak rujnowaliście Sąd Najwyższy i polski wymiar sprawiedliwości. Dla wielu wyborców, którzy chcieli rozbicia kasty sędziowskiej, może to być niezrozumiałe. Jeżeli ktoś będzie chronił za wsparciem unijnym tej wojskiej grupy z pieniędzmi, to dla społeczeństwa będzie to sygnał, znowu się nie liczymy. Znowu to wszystko nie jest dla nas. Okazuje się, że Małgorzata Gersdorf jest ważniejsza od premiera polskiego rządu i prezydenta razem wziętych. Bo właśnie nowelizacja przewiduje, że pani Małgorzata Gersdorf nadal będzie pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, tak jak twierdziła uporczywie przez cały czas. I tak wystrychnięto na dudków tych, którzy wierzą w dobrą zmianę. PiS przekonuje, że przez nowelizację chce wytrącić opozycji argumenty o rzekomym polexicie. Nasz rząd, nasze środowisko, środowisko dobrej zmiany konsekwentnie podkreślało, że jesteśmy w Unii Europejskiej, szanujemy jej reguły i szanujemy jej zasady. Pytanie, czy nowelizacja wystarczy, by przekonać Brukselę? Na pewno wycisza to konflikt. To nie jest wycofanie konfliktu. Najbliższe dni i tygodnie pokażą, czy nowelizacja przyniesie jakiś efekt. Tym bardziej, że kluczowe elementy reformy nie zostały wycofane. Bez zmian będą funkcjonować powołane w Sądzie Najwyższym Izba Dyscyplinarna oraz Izba Kontroli Nadzwyczajnej. Główny autor reformy wymiaru sprawiedliwości, minister Zbigniew Ziobro, zapowiedział, że będzie ona dalej prowadzona. Będziemy konsekwentnie realizować, bo Polacy zasługują na uczciwe i szybko działające sądy. To czy krok w tył Prawu i Sprawiedliwości się opłacał i czy Bruksela weźmie go pod uwagę, pokażą najbliższe tygodnie. Platforma Obywatelska chce dymisji rządu. Jutro złoży w Sejmie wniosek w tej sprawie. W uzasadnieniu przewodniczący PO Grzegorz Schetyna zarzuca rządowi aferę KNF i jednocześnie wskazuje siebie jako kandydata na nowego premiera. Platforma Obywatelska złoży w Sejmie wniosek o odwołanie rządu. W tym tygodniu, czyli jutro, jeszcze w czasie tego posiedzenia. W uzasadnieniu wniosku opozycja wskazuje m.in. na ostatnie zamieszanie wokół Komisji Nadzoru Finansowego. Szczególnie ostatnie sprawy, to co dzieje się w KNF i wokół niego, cała ta afera, która dzisiaj się w tych ostatnich dni odsłania, pokazuje patologię państwa PiS. Brak reakcji ze strony służb. Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna jednocześnie wskazuje siebie jako kandydata na nowego premiera. To już kolejny wniosek opozycji o wotum nieufności wobec rządu Prawa i Sprawiedliwości. Szanse na dymisję są niewielkie, bo opozycja nie posiada wystarczającej liczby głosów, by odwołać rząd. Stanisław Gawłowski znów trafi do aresztu. Dziś Sejm rozpatrzy sprawozdanie Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich w sprawie udzielenia zgody na uchylenie immunitetu oraz tymczasowe aresztowanie. Komisja opowiedziała się za udzieleniem takiej zgody. W kwietniu tego roku zachodniopomorska delegatura Prokuratury Krajowej w Szczecinie postawiła Gawłowskiemu 5 zarzutów, w tym 3 o charakterze korupcyjnym. Poseł Platformy Obywatelskiej przebywał następnie 3 miesiące w areszcie, który opuścił w lipcu tego roku po wpłaceniu 500 000 zł kaucji. W czerwcu prokuratura w Szczecinie skierowała do Sejmu kolejny wniosek o uchylenie posłowi Platformy immunitetu oraz wyrażenie przez Sejm zgody na zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztu.
Nowe zarzuty mają mieć związek z kupnem apartamentu w Chorwacji. Gawłowskiemu grozi kara 10 lat pozbawienia wolności. Rosja obiecuje przeorientować swoje uzbrojenie w przypadku pojawienia się bazy USA w Polsce. Utworzenie Fort Trump staje się coraz bardziej realnym scenariuszem, podkreśla minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Stany Zjednoczone są przychylne dla wzmocnienia wschodniej flanki NATO ze względu na świetne relacje polsko-amerykańskie, podkreśla minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Jeżeli chodzi o obronność, jeżeli chodzi o współpracę, świetnie oceniane jest Wojsko Polskie, przecież jesteśmy bardzo aktywni, rozbudowujemy Wojsko Polskie, to moja decyzja, żeby powołać kolejną dywizję zlokalizowaną na wschód od Wisły. To ja podpisałem umowę z naszym partnerem amerykańskim na dostawy systemu Patriot. Oprócz zwiększenia liczebności wojska i wyposażenia w nowoczesny sprzęt, to właśnie głębsze osadzenie Polski w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego służy budowaniu relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Cały czas trwają negocjacje w sprawie kosztów dotyczących projektu Fort Trump, utworzenia amerykańskich baz w Polsce. To jest przedmiot naszych negocjacji. Proszę mi wybaczyć, ale jeżeli bym mówił o szczegółach, to osłabiłbym pozycję negocjacyjną naszego kraju, a zależy mi na tym, żeby te negocjacje były jak najlepsze dla Polski. Szef NATO Jens Stoltenberg pozytywnie ocenia utworzenie amerykańskich baz w Polsce, mówił po wtorkowym spotkaniu z szefem NATO Mariusz Błaszczak. Sekretarz generalny też ma przeświadczenie takie, że zwiększenie obecności wojsk amerykańskich na wschodniej flance w Polsce zwiększa bezpieczeństwo całej wschodniej flanki. No, są i państwa, które inaczej patrzą na różne sprawy. Nie do końca wiadomo, jak przyjmowany jest pomysł utworzenia amerykańskich baz w Polsce przez nasze kraje sąsiednie. Francja mówi o tym, że będzie się bronić przed Amerykanami. Być może to jest jakaś inicjatywa, która zdaniem prezydenta Macrona ma zwiększyć poparcie dla niego. Nie wiem, jak to jest odbierane we Francji, ale jestem spokojny co do tego, że nie podważy spójności Sojuszu Północnoatlantyckiego, bo większość państw jest świadoma tego, że gwarantem bezpieczeństwa Europy jest NATO. Zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce oraz aktywność Polski w ONZ będą także głównymi tematami grudniowej wizyty szefa gabinetu prezydenta Krzysztofa Szczerskiego w Waszyngtonie i Nowym Jorku. Wzrasta aktywność zagranicznych inwestorów w Polsce. W ubiegłym roku bezpośrednie inwestycje zagraniczne wyniosły blisko 13 miliardów euro. Do najważniejszych inwestorów w naszym kraju zaliczają się przede wszystkim firmy farmaceutyczne. Inwestycje zagranicznych firm znacząco wpływają na rozwój polskiej gospodarki. Dlatego powstał program Odpowiedzialny Partner, który opracowała Fundacja Republikańska. Ma on wyeksponować tych inwestorów, którzy mają najlepszy i największy wpływ na polską gospodarkę. Opracowaliśmy metodykę analizy wpływu inwestorów zagranicznych na polską gospodarkę, na polskie społeczeństwo. Analiza ta zawiera 21 kryteriów, 21 mierników, które zgrupowane są w 4 kategorie. Te kategorie to gospodarka i zakorzenienie, innowacyjność, kapitał ludzki i 4. ochrona środowiska i społeczność lokalna. Zauważa Kamil Orzeł z Fundacji Republikańskiej. Eksperci przekonują, że przy ocenie inwestycji warto brać pod uwagę nie ilość, a jakość. Stąd obok programu Odpowiedzialny Partner zostało stworzone także badanie oceny wpływu inwestora zagranicznego. Kiedy w jakimś dialogu publicznym do przedstawiciela administracji centralnej przychodzi przedstawiciel inwestora zagranicznego z jakimś raportem, który pokazuje, jak olbrzymi, wspaniały wpływ ma ten inwestor na polską gospodarkę i polskie społeczeństwo, to taki przedstawiciel rządu nie miał możliwości zweryfikowania tych informacji, nie miał jakiegoś obiektywnego narzędzia pozwalającego mu autentycznie sprawdzić, czy to, co mówi inwestor, pokrywa się z rzeczywistością, czy jednak jest trochę podkoloryzowane. Inwestycje zagraniczne w Polsce mają dobry wpływ także na miejsca pracy. Z analiz wynika, że wskutek bezpośrednich inwestycji powstanie blisko 87 tysięcy nowych miejsc pracy. Takimi firmami, które najwięcej takich inwestycji, które dają wartość dodaną dla naszej gospodarki, są firmy farmaceutyczne. I to nie jest ważne, czy to jest firma stricte polska tutaj, która rozpoczynała tutaj działalność, czy firma zagraniczna, która zdecydowała się tutaj tą swoją produkcję i inwestycje, a także badania i rozwój przenieść. Przekonuje Krzysztof Kopeć, prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego.
Rynek farmaceutyczny w Polsce jest największym rynkiem w Europie Środkowej i 6. co do wielkości w Unii Europejskiej. Jest też drugim sektorem pod względem największych inwestycji w badania i rozwój. Nowelizacja ustawy o zakazie handlu w niedzielę i święta ma spowodować, że sklepy nie będą mogły pracować, udając placówki pocztowe. Poza tym w dni wolne od handlu będzie mógł sprzedawać nie tylko właściciel, ale także jego rodzina. Nowelizacja wprowadza szereg poprawek redakcyjnych, mających na celu uszczegółowienie i doprecyzowanie przepisów ustawy. W obowiązującej ustawie o zakazie handlu w niedzielę i święta jednym z wyjątków, które nie są objęte zakazem, są placówki pocztowe. I choć przepis ten większość przedsiębiorców respektuje, to jednak pojawia się problem w przypadku sklepów Żabki. Jak mówi poseł Janusz Śniadek, nowelizacja ma spowodować, żeby sklepy Żabki nie mogły udawać placówki pocztowej. Według nowych propozycji w dni wolne od handlu będzie mógł sprzedawać nie tylko właściciel, ale także jego rodzina. Pomagający członkowie rodziny nie mogą być jednak pracownikami ani zatrudnionymi w placówce handlowej prowadzonej przez takiego przedsiębiorcę. Z wykazu miejsc, gdzie zakaz handlu nie obowiązuje, usunięto placówki, których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami tytoniowymi. Obecnie sklepy są otwarte jedynie w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca. Od nowego roku handel będzie dozwolony tylko w ostatnią niedzielę miesiąca. Natomiast od 2020 roku będzie całkowity zakaz handlu w niedzielę i święta z kilkoma wyjątkami. Zakaz nie obowiązuje m.in. w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach czy w sklepach z prasą. Za złamanie zakazu handlu w niedzielę grozi kara w wysokości od 1000 do 100 tysięcy złotych, a przy uporczywym łamaniu ustawy kara ograniczenia wolności. Nadal nie ma ostatecznego porozumienia w sprawie Brexitu. Premier Wielkiej Brytanii Theresa May spotkała się z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckerem, ale przełomu w negocjacjach nie ma. Obie strony deklarują jednak, że postępy w rozmowach widać i wkrótce zostaną ustalone wszystkie kwestie porozumienia. Sytuacja Wielkiej Brytanii wciąż niepewna. Premier Theresa May spotkała się z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckerem, ale nadal nie ma przełomu w sprawie Brexitu. Odbyliśmy bardzo dobre spotkanie, poczyniliśmy dalsze postępy i w rezultacie udzieliliśmy naszym negocjatorom wystarczającego kierownictwa. I to oni mają zająć się dopracowaniem wszystkich szczegółów porozumienia. Mam nadzieję, że będą oni w stanie rozwiązać pozostałe kwestie i że prace rozpoczną się natychmiast. Jednym z głównych punktów spornych jest ustalenie granicy między Irlandią a Irlandią Północną. Ze wstępnych ustaleń Wielka Brytania nadal będzie należała do Unii Celnej, będzie musiała dostosować się do unijnych regulacji, ale nie będzie miała na nie wpływu. Takie rozwiązanie spotkało się z krytyką nawet ze strony członków brytyjskiego rządu. W sobotę wrócę na kolejne spotkanie z prezydentem Junckerem, aby przedyskutować sposób, w jaki możemy zakończyć proces Brexitu tak, aby był w interesie dla wszystkich naszych obywateli. Następnego dnia, w niedzielę, odbędzie się unijny szczyt w Brukseli. Przywódcy wszystkich państw członkowskich mają wyrazić zgodę na umowę dotyczącą Brexitu. Większość państw, w tym Polska, skłaniały się ku rozwiązaniu opartemu na kompromisie, bardziej elastycznym podejściu. Brak porozumienia może doprowadzić do poważnych konsekwencji w brytyjskiej oraz europejskiej gospodarce. Zgodnie z wypracowanym porozumieniem sytuacja Polaków mieszkających na wyspach nie ulegnie zmianie. Uzgodniliśmy, że na zasadzie wzajemności będziemy traktować obywateli naszych krajów na takich samych zasadach, niezależnie od tego, jak potoczy się sprawa Brexitu. Jednak mocno wierzę, że znajdziemy w tej sprawie kompromis. Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej planowane jest na 29 marca przyszłego roku. Iran straszy USA rakietami. O możliwym ataku na bazy amerykańskie mówi oświadczenie szefa irańskiego lotnictwa. Z oświadczenia dowódcy Sił Powietrznych Strażników Rewolucji Islamskiej wynika, że amerykańskie bazy wojskowe w Afganistanie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i w Katarze, a także lotniskowce USA w Zatoce Perskiej znajdują się w zasięgu pocisków balistycznych typu ziemia-woda. Szef irańskiego lotnictwa zadeklarował, że Iran zwiększył zasięg swoich pocisków do 700 km i zaatakuje, jeśli Amerykanie zrobią jakikolwiek ruch.
Potencjał balistyczny Iranu pozostaje pod ścisłą kontrolą strażników rewolucji. W 2008 roku Iran pokazał pociski typu ziemia-woda o zasięgu 290 km. Najprawdopodobniej program rakietowy, który, jak podkreśla Teheran, ma charakter wyłącznie defensywny, został od tamtego okresu znacznie rozwinięty. Teheran nigdy nie zgodził się na jakiekolwiek negocjacje w USA w sprawie irańskich prób balistycznych. Uważa się, że jedną z głównych przyczyn wypowiedzenia w maju przez prezydenta USA Donalda Trumpa porozumienia nuklearnego z Iranem było to, że nie obejmowało ono programu budowy pocisków balistycznych oraz nie powstrzymywało irańskiego zaangażowania militarnego w Syrii, Jemenie, Libanie i Iraku. To były informacje dnia. Dziękuję, że byliście Państwo z nami i życzę dobrego popołudnia. Z Panem Bogiem. Cześć Boże, Minena Laskowska. Zapraszam na prognozę pogody. Dziś w Europie sporo słońca na południu, w Berlinie i w Rzymie bezchmurne niebo. Na pozostałym obszarze kontynentu więcej chmur, a nad Rosją opady śniegu. Na termometrach od 1 stopnia w Moskwie i w Warszawie do 18 stopni w Atenach i w Rzymie. A w Polsce dziś chłodno, ale słońce o nas nie zapomni. Od Śląska po Małopolskę większe zachmurzenie. Niewielkie opady śniegu możliwe jedynie na krańcach południowych. Nad resztą kraju sporo przejaśnień, a na północy wyjrze słońce. Na termometrach od 1 stopnia na krańcach wschodnich i na Mazowszu do 3 stopni na wybrzeżu i na zachodzie kraju. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu. Ciśnienie wzrasta. Na barometrach 1026 hektopaskali. Na teraz to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.